Hola senioras, senioritas i seniores i wszyscy, którzy chcecie się uczyć ze mną programowania. Dzisiaj temat maturalny, ale troszeczkę taki inny, bo arkusz kalkulacyjny. Przy czym uwaga, będą tam elementy programowania, także nie ma się co zniechęcać, że kanał u źródeł programowania. Jest to temat jak najbardziej programistyczny, jak najbardziej maturalny i lecimy. Jest to zadanie 89 ze zbioru zadań. Nie wklejałem go tutaj, bo jest bardzo rozległe. Po prostu wpuszczę Was na mój ekran i pomału się przyjrzymy temu zadaniu. Zapraszamy. O, jesteśmy już tutaj. I jest to zadanie z punktami rekrutacyjnymi, czyli coś bliskie Wam. Chociaż jest tu mowa o szkole ponadgimnazjalnej, a jak wiadomo, gimnazjum się już skończyło. No i w dzisiejszych czasach mielibyśmy pewnie szkołę ponadpodstawową. Ale zasada jest ta sama. Jest postępowanie rekrutacyjne, przyznawane są punkty. No i te, na podstawie tych punktów uczeń jest przyjmowany albo nie przyjmowany do szkoły. Mamy na początku zadania opisane zasady przydzielania punktów. Ale to na chwilę obecną nam mniej będzie potrzebne, więc sobie przewiniemy. No, a potem jest sposób, jakie je tam prawda, liczyć, i tak dalej, i tak dalej. Do tego wrócę. Natomiast lecimy po kolei do, części, do tego mięsa, do tej głównej części zadania, czyli mamy plik Punkty Rekrutacyjne, w którym znajduje się 514 wierszy z danymi uczniów. Zajrzyjmy sobie do tego zadania, jak ono wygląda. O, w ten sposób, ja to mam powiększone, żebyście to. Du o, teraz pomniejsze, będzie się każda linijka mieściła. Czyli pierwsza linijka to jest opis. Druga linijka to są już konkretne osoby. Osoba, jakieś tam jej oceny, procenty z egzaminu za chwilę się zastanowimy. Najważniejsze, że jest to imię, nazwisko oddzielone średnikiem. Potem tu jest średnik, tu jest średnik. Jest to zresztą powiedziane w zadaniu, że pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym, kolejne wiersze składające się z takich informacji. Dane w wierszach pliku rozdzielone są średnikami. To jest tak zwany plik CSV, czyli Comma Separated Values. No, mówimy koma, czyli przecinek, ale często zamiast przecinka spotyka się tutaj średnik. I arkusze kalkulacyjne sobie radzą zarówno z przecinkiem, jak i ze średnikiem. No, spróbujmy to wczytać do arkusza kalkulacyjnego. Skąd wiem, że to jest zadanie z arkusza kalkulacyjnego? Można by je teoretycznie robić w bazie danych. I wczytać na przykład do akcesa. I początkowe zadania pewnie dałoby się zrobić w akcesie, chociaż byłoby to już no, w miarę skomplikowane. Natomiast później gdzieś po pewnym momencie się pojawi zadanko, w którym trzeba będzie narysować wykres. O! No to już takiego wykresu w akcesie sobie tak po prostu nie narysujemy. Więc musimy tutaj na pewno skorzystać z arkusza. Gdyby tych plików było więcej. To wtedy właśnie musielibyśmy z bazy danych skorzystać. Natomiast, jeżeli w zadaniu jest podane, że jest jeden plik, no to na bankim chodzi o to, żeby, żeby. O, tu jest jeden plik. Punkty rekrutacyjne. To na bankim chodzi, żeby skorzystać z arkusza kalkulacyjnego. Robię sobie otwórz teraz plik tekstowy. O, pliki tekstowe tu. Punkty rekrutacyjne. Teraz dajemy dalej. No, i właśnie teraz określamy, czym to jest rozdzielone. Nie tabulatorem, tylko średnikiem. O. Moje nagłówki mają dane. Rozpocznij import od wiersza pierwszego, rozdzielone średnikiem. Dalej. No, format możemy to zostawić tak, jak jest. Bo tu powinien, niech będzie wszędzie ogólny format. Zakończ i zostało to wczytane. No i Excel mi ma ludzi, że to jest plik TXT, więc jak zrobię z nim jakieś obliczenia, to te obliczenia zostaną utracone. Więc muszę sobie to zapisać w formacie Excela. O, tu jest. Skoroszyt programu Excel XLSX. Niech będą też punkty rekrutacyjne. Zapisałem to w postaci Excela, żeby na pewno mi żadna żadne obliczenia się nie zgubiły, jak będę sobie to zapisywał. No i tak jak mówiłem, wczytał to, zrozumiał, pierwszy wiersz jest nagłówkiem, ja sobie tu włączę pogrubienie, żeby, żeby mi się to oddzielało, ale to oczywiście nie ma w tym zadaniu znaczenia. No i mam już wczytane, mam osobę, która jest tutaj, ma jakieś osiągnięcia, ma jakieś ocenę z zachowania, potem ma język polski, matematyka, biologia, geografia, a potem są egzaminy gimnazjalne. No ja już jestem taki mądry, dlatego że ja sobie to przeczytałem. Jak tu się trzeba w to wczytać? Że mamy, eee, że mamy nazwisko ucznia, imię, liczba punktów za osiągnięcia, ocena z zachowania, oceny na świadectwie z trzech przedmiotów i potem są wyniki egzaminów gimnazjalnych, język polski to jest GHP, yy, yy, wiedza o społeczeństwie GHH, matematyka, GMM, no to są te przedmioty. No, i co, co jeszcze wiemy? Wiemy, że oceny są w przedziale od 2 do 6. Nie ma jedynki, bo wiadomo, że jak miał jedynkę, to nie zdał, więc nie, nie bierzemy pod uwagę. A punkty z egzaminu są tak jak na maturze, od 0 do 100%. Czyli w ten, w ten sposób są podane punkty. No i to się zgadza, jeżeli tu sobie zajrzymy, to mamy te punkty, mamy to. No i teraz możemy się zabrać za robienie tego zadanka, czyli kroczek po kroczku, co jest? Zadanie pierwsze. Utwórz zestawienie uczniów, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki, jednocześnie następujące warunki, mają 0 punktów do osiągnięcia, co najmniej bardzo dobrą ocenę 5, z zachowania oraz średnią z przedmiotów punktowanych w rekrutacji większą od czterech. Zestawienie u alfabetycznie według nazwisk, podaj nazwiska 5 czy 5 osób. Czyli tak, co mamy? Mamy 0 za osiągnięcia, osiągnięcia są. Mamy co najmniej dobrą, bardzo dobrą ocenę z zachowania, zachowanie jest. Oraz średnią z przedmiotów punktowanych w rekrutacji większą niż 4. I tego nie ma, to musimy sobie najpierw wyliczyć. Czyli zaczniemy od wyliczenia średniej z przedmiotów punktowanych. Przedmioty punktowane, nie egzaminy, czyli z tych, z tych przedmiotów średnią. Czyli tu sobie to nazwę średnia. No i co? I funkcja średnia. Gdybyście mieli angielskojęzyczny, to było average. Natomiast tu jest średnia z tych przedmiotów. No to podstawy arkusza. Mamy średnią wyliczoną. Teraz, oczywiście, sobie klik, klik i przeciągnęło mi się po wszystkich osobach. Co on tu krzyczy? Aha, że liczy średnią dla danych, które są od niej oddalone, czy na pewno chcę tak, czy może jednak chciałem średnią tych gimnazjów też wziąć. No nie, nie chciałem średniej gimnazjum, średnia, średnia mogę dać przedmiotów. Okej, okay. wchodzi mi to na następną kolumnę, więc ja sobie włączę, włączę sobie formatu i komórki, włączę sobie zawijanie wierszy. O, jest. i no, już, okay. Okay. Masz. To i tak wygląd tu nie ma znaczenia, to jest taka moja, moja, moja radość, że sobie tu kosmetykę zrobię. Czyli tu mamy tą średnią, którą musimy policzyć. I teraz co? Musimy tych, którzy mają zero z osiągnięć, piątkę co najmniej, czyli piątkę lub szóstkę z tego, no i mają odpowiednią średnią. Możemy to obskoczyć na różne sposoby. Ja bym proponował po prostu autofiltr. Czyli sobie robię, klikam w pierwszym miejscu nazwisko, dane. Filtruj. Ok, po prostu filtruj. Na co dzień pracuję trochę z innym arkuszem kalkulacyjnym, więc tu nie zawsze od razu znajduję, ale jest autofilt. I teraz chcemy tych, którzy mają osiągnięcia 0. Czyli tu wyłączam wszystkich i włączam osiągnięcie 0. Mają mieć ocenę z zachowania piątkę lub szóstkę. Wyłączam, zaznaczam piątkę lub szóstkę. No i teraz. I jeszcze ostatnia rzecz, że muszą mieć średnią, jak to było, większą niż 4, czyli czwórka odpada. No i mogę to zrobić na dwa sposoby, taki najprostszy, wyłączam wszystko i zaznaczam sobie piątka, 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 tu czwóreczka, znaczy się czwóreczkę, czwórki już nie zaznaczam, bo musi być większą niż 4. I ciach, w ten sposób. No albo mogłem sobie zrobić jakąś funkcję jeżeli, albo jakiś zaawansowany filtr. Te zadania można robić czasami na kilka sposobów. Ważne jest to, że to są te osoby, które mają mieć te oceny. Ale w zadaniu jest powiedziane jeszcze, że ma być zestawienie uporządkowane alfabetycznie według nazwisk, i ma być pierwszych pięć osób podanych w odpowiedzi. No to sortujemy to alfabetycznie. Czyli dane, sortuj. I teraz sortuj według nazwiska od A do Z. OK. No i mamy Białaszewski, Cichelski i tak dalej. No i potrzebujemy pierwszych pięciu, bo tak jest w zadaniu. Czyli potrzebujemy. Jest pięć osób, i to skopiował, bo odpowiedź. Gdzie mamy dać odpowiedź? W tym zadaniu nam nie mówią, gdzie mamy dać odpowiedź, czy ja jestem ślepy. Aha! Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, rozwiąż poniższe zadania. Odpowiedzi, zapisz do pliku wyniki, punkty, txt. No tu nie można tak jak w programowaniu zrobić, żeby mi po prostu zapisało, więc najprościej będzie sobie to skopiować. I tu sobie to wkleję. No właśnie, pytanie w jakim formacie? Czy tak wklejone? Nie napisali, że ma być to w formacie CSV. Czyli po prostu tak sobie wklejam. I każdą odpowiedź poprzeć cyfrą oznacza, oznaczającą to zadanie. Czyli zadanie 1 robimy. I bym rozumiał, że to należy w ten sposób. 1 i to. Tak I mamy te osoby. Tuta średnia jeszcze nam się właśnie. Bo pytanie jest, pytanie jest jakie mamy. Zestawienie uczniów. Podaj imiona i nazwiska pierwszych pięciu osób. Czyli w ogóle za dużo sobie tu wkleiłem. To won mi z tym. Pierwsze zadanie. Właśnie, trzeba czytać te zadania, tak troszkę lecę czasami na pamięć. I, i, potem, i potem mogą być przez to błędy. Bo musimy podać imiona i nazwiska. Czyli, uwaga, uwaga. To, to nas interesuje tylko. Tak. Tak, tak, nazwisko imię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć to są te osoby i już zadanie pierwsze jest zrobione. No to teraz zadanie drugie. Co my mamy powiedziane w zadaniu drugim. W zadaniu drugim musimy oblicz zgodnie z zasadami opisanymi w treści zadania, ile punktów rekrutacyjnych uzyskał każdy z uczniów. Podaj liczbę punktów rekrutacyjnych występującą najczęściej. Oraz listę nazwisk, które uzyskali tę liczbę punktów. Tym, Tą drugą częścią zadania zajmę się za chwilę. Natomiast pierwsza, ile punktów rekrutacyjnych uzyskał każdy z uczniów? Czyli trzeba się niestety wgryźć w cały ten opis mądry, który tutaj jest, który będzie mi mówił, jak się ta, jak się ta rekrutacja liczy. A co więcej, jeszcze tu trzeba będzie skorzystać z tych punkcików, które są tu podane. No to jest, to jest tutaj taki element. Skomplikowany, więc wracam do, do zadania. Wyłączę sobie ten filtr, bo chcę mieć ich wszystkich, i teraz będę liczył punkty. No, to już jest takie jakby programowanie, właśnie w arkuszu. Czyli co liczę? Że y, 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, które oblicza się zgodnie z poniższymi zasadami. Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy jest równa liczbie określającej wynik procentowy podzielonej przez 10. Znaczy no brzmi to tak bardzo skomplikowanie. Chodzi o to, że po prostu, jeżeli on ma 62 punkty, 62% z egzaminu, to ma dostać 6,2 punkta. Tak, jeżeli ma 13, to 1,3, czyli te procenty jego dzielę przez 10. Czyli punkty egzamin. Tak, tą średnią sobie zostawiam, bo czemu nie? Czy ona mi nie przeszkadza? Punkty egzamin to się równa to, plus to i tak dalej. Mogę użyć funkcji suma albo je dodać, skoro ich jest tak mało. Tylko otworzyć nawias, bo muszę zrobić jedno, plus, drugie, plus, trzecie, plus, czwarte, plus. Piąte I ta suma tych wszystkich procentów dzielona przez 10. No bo muszę pierwszy podzielić przez 10, dodać drugi podzielić przez 10, czyli matematycznie mogę sobie wyciągnąć do 10 przed nawias czy za nawias tutaj, tak? Podzielić przez 10. I to są punkty za egzamin. Mówię, druga wersja to można byłoby funkcja suma, może nawet szybciej, tak? No, i ta suma też dzielona przez 10. Nie wiem, czy tam coś widzicie, bo takie małe te czcionki. Tak? Czyli albo dodajemy te elementy i dzielimy przez 10, no albo dodajemy funkcją suma i dzielimy przez 10, dokładnie to samo. I teraz klik, klik i rozmnażamy to na wszystkich. Czyli mamy podzielone punkty za egzamin, ale to nie są jeszcze wszystkie punkty z rekrutacji. Lecimy dalej. Teraz musimy policzyć. Punkty z oceny z języka polskiego matematyki, które są przeliczane uwaga, według tabeli. No i tutaj się robi pewien problem, ponieważ trzeba znać taką funkcję wyszukaj pionowo czy jakoś tak, zaraz sobie poszukam dokładniej jej nazwy. I tą funkcję muszę omówić, zanim przejdziemy w ogóle do robienia tego. Jeżeli nie znacie tej funkcji, no to tego nie zrobicie. Czyli teraz, jeżeli gościu ma y, dopuszczającą, no, to ma otrzymać 0 punktów. Jeżeli ma dostateczną, to ma otrzymać 4. Jeżeli ma dobrą, to ma otrzymać 6. Jeżeli ma bardzo dobrą, ma otrzymać 8. Jeżeli ma celującą, ma otrzymać 10. I jeżeli nie znam funkcji tej z wyszukiwaniem, to tak naprawdę mogę użyć funkcji jeżeli. Tylko tu powstanie mi taki troszeczkę potworek. Pokażę to, jak zrobić funkcją jeżeli, bo ona jest częściej znana. Tak? Funkcja jeżeli. No więc, gdybym to pisał w języku programowania, to bym to pisał bardzo prosto, jeżeli. No oczywiście w odpowiednim języku programowania by to odpowiednio brzmiało. Jeżeli ocena. A gdzie jest ocena? Ocena z języka polskiego. Yy, tak, ocena z języka polskiego jest w komórce. W kom zajmijmy się na razie językiem polskim. Tak? Język polski to jest komórka E. 2 i poniższe. No to teraz tak, gdybym to zapisał funkcjami, jeżeli, to jeżeli E2 równa się dopuszczający, to co zrób? To przydziel 0 punktów, bo za dopuszczający jest 0 punktów w tej tabeli. W przeciwnym wypadku, no właśnie, co tu? Tu muszę wstawić kolejne, jeżeli, więc powstanie taki troszeczkę potworek. No więc jak będzie wyglądało to kolejne. Najpierw je rozpiszę tak. Jeżeli. E 2 równa się y, trójeczka. Tu może być małe, duże to nie ma znaczenia. Równa się trójeczka. To przydzielamy dwa punkty. Dobrze pamiętam. Nie, cztery. Za trójeczkę są cztery punkty. No, a jeżeli nie trójeczka, to kolejny jeżeli. No w języku programowania mógłbym to napisać po prostu jedno po drugim. A tu w arkuszu ja to muszę, muszę to połączyć. W zasadzie mogę to, mogę to połączyć, chociaż może prościej. Dobra, pokażę to trzy metody. Pokażę trzy metody. Ta, ta będzie bardziej skomplikowana. W międzyczasie wpadłem na, 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 na jeszcze jedną metodę. Dla, dwu, dla dwóch pytajniczków to będzie jeżeli jest czwórka, to będzie czw sześć punktów. I yy, tak. Jeżeli jest 8 yy, piątka, to jest 8 punktów. Ja. Tu jest 10. No, już nie ma innego przypadku. No mógłby być jakiś inny przypadek, to tu jest jakiś błąd. Błąd danych. No, bo albo bo oceny mogą tylko 2, 3, 4, 5, 6. No i teraz tak, tak jak mówiłem, można to zrobić no tak bardzo hardkorowo, czyli właśnie podstawiając to jedno spadaj, podstawiając to jedno pod drugie. Ja sobie to skopiuję, bo za chwilę mi to będzie potrzebne, czyli to jest tu w miejscu tym. Całość to jest w miejscu tym. Całość to jest w miejscu tym, a całość to jest w miejscu tym. No i teraz macie oczywiście już dość, bo powstał taki potworek, który mi oczywiście zadziała, ale to jest jedno, jeżeli, wewnątrz kolejnego, jeżeli, wewnątrz kolejnego, jeżeli, wewnątrz kolejnego, jeżeli i tak dalej. No teraz tak sobie myślę, że ponieważ te warunki są rozłączne, to można te jeżeli ograniczyć do przydzielania punktów. I po prostu dodać do siebie. Czyli, jeżeli jest dwójką, to daj 0, no to w ogóle to dla dwójki to możemy to wywalić. I możemy zrobić tak. Jeżeli jest trójką, to daj 4 punkty. Natomiast, jeżeli nie jest trójką, to daj 0. Plus, to może być nawet prostsze, bo nie będzie taki potworek, jedno w drugim. Plus, jeżeli jest szóstką, czwórką, to daj 6 punktów. A jeżeli nie jest, to daj. To jest jakby drugi sędzia. Tak, ja sobie zrobię takich kilku sędziów, no tutaj oczywiście też 0. I teraz mam kilku sędziów. Jest sędzia, który reaguje na czwórki na, na trójki, przepraszam, reaguje na trójki. Jeżeli widzi trójkę, to podnosi 4, a jeżeli nie, to podnosi 0. Drugi sędzia reaguje na czwórki. Jeżeli widzi czwórkę, podnosi 6, jeżeli nie, to podnosi 0. Następny sędzia reaguje na piątki, a następny sędzia na szóstki. No nie powstaje nam taki potworek, i możemy zsumować to, co ci sędziowie dali. No już tu za dużo. No i oczywiście, w jednej linijce za chwilę to zrobimy. Czyli jeżeli teraz będzie czwór, trójka, to pierwszy sędzia podnosi czwórkę, a następni podnoszą 0. Czyli z sumy wyjdzie 4. Jeżeli będzie czwórka, to pierwszy sędzia da 0, yy, drugi sędzia da 6, a pozostali dającą 0, czyli wynik będzie zawsze dobry. Więc mogę sobie zrobić to też i nawet może lepiej niż, te, łatw, łatwiej, bo się nie można tak pomylić jak przy zagnieżdżaniu funkcji jeżeli wewnątrz jeżeli. Czyli ta metoda, może skopiuję to, żebyście widzieli, że jest dobrze. To się równa to. Teraz pod, obok, żebyście widzieli, że to jest dokładnie to samo. Skopiuję to i jest też 6. No i teraz popatrzcie, co on ma z polskiego? Ma czwórkę. Jeżeli będzie miał dwójkę, to tam mi wskoczyły zera. Jeżeli będzie miał trójkę, to tam mi wskoczyły czwórki. Jeżeli będzie miał czwórkę, to tam mi wskoczyły szóstki. Jeżeli będzie miał piątkę, to ósemki. Jeżeli będzie miał szóstkę, to dziesiątki. Tak, on tam miał 6 punktów, czyli miał czwórkę. Czyli obie metody są dobre. I pokażę jeszcze trzecią, ostatnią metodę z wyszukaj pionowo. O co chodzi? Ta metoda jest taka, no, tamta była taka bardziej programistyczna, z jeżeli, a ta jest taka bardziej arkuszowa. Co mogę zrobić? Mogę sobie zrobić takie zestawienie. I teraz jest taka funkcja, która nazywa się wyszukaj pionowo. Wyszukaj pionowo. O. I teraz podaje mu, on podpowiada, szukana wartość, czyli, czyli czego mam szukać. No tego E2. No akurat na razie dla testów sobie zrobię jakieś na przykład C5. Tego, tej oceny, tak? Tej oceny, którą szukam z języka polskiego. Za chwilę to podmienię na, na tamto. Czyli tak, C5, czego szukam? Teraz. Gdzie? O. A teraz, co mi ma zwrócić jako wynik? Numer wyniku. No bo jeżeli dam 1, to jak mi znajdzie dwójkę, to mi zwróci dwójkę. Jak mi znajdzie trójkę, to mi zwróci trójkę. A jeżeli dam 2, to jak mi znajdzie trójkę, to mi zwróci to, co jest tu. Czyli 2 oznacza, że z tej kolumny ma zwrócić wynik. No, i zobaczmy, czy to działa. W C5 nic nie mam, dlatego jest błąd. Jeżeli tu jest dwójka, to zwraca 0. Jeżeli jest trójka, zwraca 4. Jeżeli jest czwórka, zwraca 6. Jeżeli jest piątka, zwraca 8. Jeżeli jest szóstka, zwraca 10. Czyli zrobiłem to nie po programistycznemu z funkcją, jeżeli, tylko zrobiłem to z taką funkcją wyszukaj pionowo. I muszę sobie taką tabeleczkę na boku gdzieś właśnie, tak jak tu zrobić. Mogę sobie ją nazwać tutaj tabelka, tak? I teraz tą funkcję wyszukaj pionowo, no tak jak tu muszę zastosować już wewnątrz arkusza. Zobaczmy, równa się, wyszukaj pionowo, no taka wąska jest ta rubryczka. I teraz, właśnie, czego mam wyszukać pionowo? No tej oceny z polskiego, gdzie mam wyszukać, czyli idę sobie do tabelki 2, i zaznaczam mu to. Wracam tu. I co mam? Drugą kolumnę mam zwrócić. Ciach? Coś zepsułem, bo nie wyszło tak jak trzeba. No właśnie. On to zepsuł. Miał iść do tabeli drugiej. Jeszcze raz. Tu nie ma być punkty rekrutacyjne. Czyli Excel ma tu jakiś błąd, bo miałeś do tabelki, zaznaczyłem, enter, o, i dopiero teraz jak dałem enter, to wrzucił mi, tu jest ważne. Widzicie, to jest błąd w Excelu, jak wróciłem do tych punktów rekrutacyjnych, to ten głupek mi zaznaczenie wziął z całkiem innej, z innej tabeli. Tu, ja to rozszerzę zaraz, żebyście to dobrze widzieli. O, to już nie są łatwe rzeczy, tak, to nie jest taki arkusz na prostych obliczeniach, o. Wyszukaj pionowo E2, czyli ta ocena z języka polskiego, i tu jest tabelka wykrzyknik. W, gdybyście to robili w LibreOffice Calc, to dokładnie tak samo, tylko że zamiast tabelka wykrzyknik będzie tabelka. Kropka. No i czyli do tej tabelki. kropka tam masz szukać w zakresie od E3 do E7 i wybrać drugą kolumnę. No i jak widzicie, tą metodą jest to dokładnie ta sama szóstka która mi wyszła przy moich metodach. Czyli mamy trzy metody. Metoda taka bardzo programistyczna, z, znaczy taka z sędziami, gdzie sumujesz. Taka bardziej programistyczna, gdzie wkładasz funkcję jeżeli wewnątrz funkcji jeżeli. I taka z arkuszowa już, gdzie jest metoda wyszukaj pionowo. No ja zostawię tę, skasuję. Zostawię tą wyszukaj pionowo, no bo to jest taka najbardziej arkuszowa. I teraz uwaga, tu mam język polski Punkt, powiedzmy, punkty. Język polski. I tak samo muszę zrobić dla. Yy, za duże to jest. Tak samo muszę zrobić dla matematyki, biologii, geografii, ale uwaga. Wystarczy, że to sobie przeciągnę w bok. No, prawie. Prawie wystarczy. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Otóż tak, jeżeli ja bym chciał mieć to, to popatrzcie, tu jest E2. I odwołuje się do tabelki E3 do F7 w tamtym pliczku tabelka. Jeżeli tu jestem, to już mam F2, ale odwołuję się do F3 do G7 tutaj. Tu się odwołuje do złych wartości. Czyli musimy wiedzieć, że istnieje coś takiego jak adresy bezwzględne, te z dolarkami, którymi po prostu zablokujemy w tym wzorze. Tu mogę też u góry pisać. A to jest, to jest. To muszę dolar i tu dolar, żeby to się przy przeciąganiu nie psuło, żeby to zawsze do tej konkretnej tabelki się odwoływało. A E2 tak, ma się zepsuć, bo jak przesunę w bok, to ma się zrobić F2. Czyli tu będę miał, przesunę to w bok, nie będę nawet tego opisywał, już, bo, 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 bo ja wiem, to mi w zadaniu nie jest do niczego potrzebne, potrzebne żeby to opisywać, tak? I mamy, ile ich jest? Tych przedmiotów: polski, matematyka, biologia, geografia. Raz, dwa, trzy, cztery przedmioty. Cztery, bo nie było ich więcej. Raz, dwa, trzy, cztery przedmioty. No to okej, okay, to mamy cztery przedmioty. I teraz to są punkty za każdy przedmiot. I teraz je muszę sumować, i to mi będzie potrzebne, tak naprawdę, ta suma. Suma za przedmioty. Tak? Czyli równa się suma. No i można sobie to tu sumować. Czyli ma 34 punkty. I ostatecznie to mnie interesuje najbardziej, że ma tak gościu 34 punkty za przedmioty, 5,25 punktów za, yy, za, yy, za egzamin gimnazjalny. No i co jeszcze? To jest jeszcze jest mało, bo czytamy, jakie są, bo są trzy punkty. Tak, punkt pierwszy za egzamin gimnazjalny to policzyliśmy, punkt drugi za oceny, za przedmioty, zgodnie z tabelą, tutaj co wykorzystaliśmy, i następnie 10 punktów za dodatkowe osiągnięcia. I tam bierzemy. 8 punktów za szczególne osiągnięcia uczniów i 2 punkty za ocenę wzorową, jeżeli jest 6. No to tu jest proste, już nie będzie tak skomplikowane, bo teraz dodatkowe to jest co? Równa się jeżeli. Jeżeli co, jeżeli ocena z zachowania. Czyli ocena z zachowania jest tu, jeżeli zachowanie Równa się 6, to. Jak wrócę tu do tego. Nie da się poszerzyć, muszę to zatwierdzić. Teraz poszerzyć. O, jeżeli zachowanie równa się 6, to ma, ma sędzia, tak, tak jak był ten sędzia reagujący na ocenę, to teraz mam sędzie reagujące tylko jednego sędziego, reaguje na szóstkę. Jeżeli ma szóstkę, to dwa punkty wstawi, a jeżeli nie ma szóstki, to wstawi 0 punktów. I do tych punktów muszę dodać te osiągnięcia ze świadectwa. Czyli osiągnięcia ze świadectwa tu. Układu tego gościa 0, ale u następnych są jakieś osiągnięcia. No i mamy te u niego 34 punkty. E, nie, sorry, 34 za tu, i dodatkowe ma 0. No bo nie ma ani 0 na świadectwie, ani nie ma szóstki z oceny. Ale jeżeli teraz sobie to wszystko zaznaczę, mlask, mlask. I rozmnożyło mi się to na konkretne osoby. No i już mam trzecią kolumnę do całości, czyli mam kolumnę, kolumnę dodatkowe. Czyli jest to, nie, sorry, tu punkty za punkty, punkty za egzamin, tak, punkty za egzamin, nie średnia przedmiotów, to jest, to mnie interesuje w tym zadaniu. W tym zadaniu średnia z przedmiotów mnie nie interesuje. Interesują mnie punkty za egzamin, punkty za przedmioty, nie, to jest punkty język polski. Kurczę blade, żebym nie pomylił tych punktów. Czyli tak, to punkty za egzamin, punkty za przedmioty i punkty dodatkowe. O, te trzy rzeczy mnie interesują do wyznaczenia ostatecznych punktów. Czyli ostatecznie to się równa egzamin plus przedmioty plus dodatkowe. 57 punktów. Blask, blask. I to jest ta wartość, która mnie interesuje jako ostateczna. No bo tu jest. O! W tym zadaniu 89,2 mam oblicz zgodnie z zasadami, ile punktów uzyskał każdy z uczniów. No i teraz zaczyna się już prostsza rzecz. Podaj liczbę punktów rekrutacyjnych, występującą najczęściej. Oraz listę nazwisk i imion uczniów, którzy uzyskali tą liczbę punktów. No i teraz, moi drodzy, pff, można to policzyć, ile jakie, jakie najczęściej, a nie jakie najwięcej punktów. Tak? Zajrzyjmy sobie do tego, posortujmy to, czyli w pierwszą kolumnę dane, sortuj według, czemu kolumna A? Co się, czemu mi głupek znowuż... Nie rozpoznał, że tu chodzi o to. Ja chcę to sobie posortować. Powiem Wam, że no arkusz kalkulacyjny Excel już mi parę razy zepsuł sortowanym, sortowaniem dane, więc wolę dla pewności tak dane sortuj. Sortuj według. No, kolumna A. A, tu muszę zaznaczyć. Moje dane mają nagłówki, bo jeżeli on posortuje według kolumny A i nie mówię mu, że to są nagłówki to to nazwisko trafi pod N. No bo on alfabetycznie jest pod N. Więc muszę mu zaznaczyć, że moje dane mają nagłówki i teraz według nazwiska. OK. I mam posortowane. I teraz, aha, nie chciałem według nazwiska, tylko według punktów chciałem posortować. Zmyliło mnie to, dobre, dane. Sortuj. Ostatecznie, według tego ostatecznie, tak? Ostatecznie punktów od największych, powiedzmy, damy, nie? Od największych do najmniejszych. No i gdybym dał, tam miał takie bardzo klasyczne pytanie, znajdź mi tych uczniów, którzy zyskali najwięcej punktów, no to no są ci dwaj, nie? Tutaj. Interesują nas ci, którzy mają najwięcej punktów, znaczy, których punkty najczęściej występują. No i tu jest już jakby pewien problem, bo ja bym musiał zliczyć, ile razy wystąpiły dane punkty. Czyli na przykład, że te wystąpiły dwa razy, te wystąpiły dwa razy, te wystąpiły raz, ten. Wyst... Nie, tu nie dwa razy, bo tu się różnią nawet. tak? Powiększę. Okej, okay, czyli ten by wystąpił raz, ten wystąpił raz, ten dwa razy, ten dwa razy, ten raz, ten raz, ten raz. No, oczywiście nie będę robił tego ręcznie, tylko muszę do tego zaprząc funkcje Excelowskie. Jest taka funkcja, która mówi się licz, jeżeli. Nazywa się licz, jeżeli. No i tą funkcję wykorzystam tutaj. Równa się licz, jeżeli. Eee, licz, jeżeli. I teraz co? Zakres i kryteria. Zakresem dla mnie będzie to wszystko. O, to, 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 to. Jak mi się nie chce zaznaczać, to sobie zjadę na sam dół i tam jest numerek. Ła, numerek 515. Tam jest numerek 515, więc nie będę tak zaznaczał, tylko licz, jeżeli. Y, tu sobie kliknę V2 do V 515. I co licz? Licz, jeżeli w tej całej zakresie znalazło się to. No jeden raz. Jeżeli teraz to całe, bym sobie skopiował tu. Tylko nie V2. O, to się powtarzało, tak? To całe skopiował sobie tu i tylko nie V2, a V4. No to wychodzi mi 2. No bo szukaj tego w całym zakresie. No i teraz chciałbym także, jak po prostu przeciągnę, to żeby mi to było wszystko. Ale muszę znowu dolarkami zablokować to niebieskie, bo jeżeli nie zablokuję, no to po przeciągnięciu w dół. Tutaj już szukam w innym zakresie, tutaj już szukam w innym zakresie, tutaj szukam w innym zakresie i już jest błąd, no bo to są dwa te same, a wyszło mi jeden, no bo on nie szuka w tych wcześniejszych zakresach. Dlatego zdecydowanie muszę tutaj to delete z tym. A tu muszę zablokować to dolarkami. No mogę, wystarczy, że zablokuję same numerki, bo przeciągam w dół, więc V nie muszę blokować. I teraz widzę, ile każdy z nich częstotliwość, ile każdy z nich występuje. Czyli, że ten raz, ten raz, ten wynik występuje dwa razy, ten, te występują dwa razy. No i popatrzmy, czy coś tam. O, ten, tu są jakieś, co występują trzy razy. No to jeżeli teraz posortuję sobie według tych wartości, czyli wracam do mojego sortowania, dane. Sortuj. Dane mają nagłówki. Sortuj według częstotliwości. Od największych OK. No to się okazuje, mocium panie, że mamy 6 razy występujące takie wartości. I to wcale nie są najwyższe ani najniższe. Tak? Gdzieś tam w środku 6 osób ma właśnie te wartości. No, i to już jest koniec tego zadania trochę przydługiego, że tu będzie. Co mamy zapytanie? Podaj liczbę punktów rekrutacyjnych, występującą najczęściej, oraz listę uczniów, którzy ozyskali tę liczbę punktów. Czyli tak naprawdę z tego potrzebujemy. Imię i nazwisko, nie? Listę nazwisk i e Czyli potrzebujemy to, to, i potrzebujemy ostatnią kolumnę. Znaczy, przedostatnią to. No to co mogę sobie zrobić? Ja sobie schowam te. Eee, schowaj, ukryj. Ukryj sobie, schowam. Teraz sobie te osoby skopiuję. Kopiuj. No, no, można jakieś tam mechanizmy arkusza do tego wykorzystać, no ale przecież chodzi mi o to, żeby to zadanie jak najszybciej zrobić. No i mamy te, 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 te punkty. Nie? No tu miałem ostatecznie, mogę sobie tu wpisać punkty końcowe. no czy jakoś tak i jest. I mamy te osoby, które zdobyły raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Nie mówili nic tu o sortowaniu, więc obojętnie w jakiej kolejności one mi to wyskoczą. Akurat są posortowane, bo wcześniej miałem sortowanie, ale odpowiedź tutaj nie ma wpływu na sortowanie. No i zadanie drugie w ten sposób jest skończone. No to lecimy następne. Ale zanim następne, to chciałbym was poprosić klasycznie. No i oczywiście komentarzy gdzieś tam na dole, grupa na Facebooku, yy, polecić komuś, żeby te filmy trafiały do jak największego grona zainteresowanych, a moja sława na YouTube rosła. Taki żarcik. No to co, moi drodzy? No to mamy. Pierwsze dwie części zrobione, no i teraz po przerwie przechodzimy do następnych części. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to. Mało. No, jestem już po małej przerwie. Teraz lecimy z zadaniem 89.3. Musimy, to już będzie prostsze, to drugie było takie dzikie. Otworzyć zestawienie zawierające imiona i nazwiska uczniów, którzy uzyskali 100 punktów z co najmniej trzech egzaminów. No więc co, wracam tu. Tu sobie odkryję to, co schowałem w zadaniu poprzednim. No i teraz, właśnie, funkcja licz jeżeli, czyli musimy policzyć, ile w danym zakresie. Jest wystąpień danych, danych y, y, punktów. No popatrzmy na razie na, na, na tak na brzegu, żebyście widzieli, tak, na czysto. No więc tak. Mamy na przykład ucznia, który ma 100, 100 i na przykład 30. Drugi ma na przykład 30, 100, 1. Trzeci ma na przykład tak. 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 W ogóle nie ma setki, a czwarty ma y, trzy setki. No to jeżeli teraz użyję funkcji licz jeżeli, tej samej, którą używałem przed chwilą. Licz jeżeli w tym zakresie znajduje się stuweczka, no to on mi policzy, ile jest tych stóweczek. Tu są dwie, tu, są, tu jest jedna, tu jest zero, a tam na końcu są trzy. No bo licz jeżeli, to może bardziej po polsku bo zliczaj, zliczaj, zaliczaj, sumuj, tak? Jeżeli jest stóweczka, to zlicz. Raz, dwa, trzy. No i co? I to, to już jest akurat bardzo proste, no bo tutaj zrobimy sobie setki, tak? I setki zrobimy właśnie. Licz. Jeżeli, jeżeli w zakresie gimnazjalnym, bo tu to ma sens, Pojawi się stuweczka No ten ma zero stóweczek, ale mlask, mlask. O, ten ma jedną stuweczkę Nie wiem, czy widzicie, bo małe, ale uwierzcie mi na słowo, że tu jest jedna. Posortujmy je teraz. Znamy już sortowanie, czyli na sam początek. Dane. Sortuj. Sortuj według setek. Od największych. Ciach. O, i proszę, a, chodź tu. Proszę bardzo, pierwszy ma trzy stóweczki. Czy to się zgadza? No zgadza się. Tu ma 30, 35, jedna stóweczka, druga stóweczka, trzecia stóweczka. Drugi ma też trzy stóweczki. Inne niż poprzedni, ale ma trzy stóweczki. Następny ma trzy stóweczki, następny ma trzy stóweczki, a potem już jest coraz mniej stóweczek. Łącznie z tym, że o, potem są już ci, co nie mają ani jednej stóweczki. Czyli jakie jest zadanie? Utwórz zestawienie zawierające imiona i nazwiska, którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z co najmniej trzech zakresów. Czyli interesują mnie ci tutaj. No mógłbym jeszcze autofield sobie zrobić, tak? No jak ktoś bardzo chce, to, to możemy sobie zrobić. Zamiast sortowania, tak? Możemy sobie sortować, a możemy sobie dać field i sobie dać tylko tych, którzy mają trzy stóweczki. A, i nie musiałem tego sortować. Ja akurat zrobiłem sortowaniem, żeby ich widzieć na samej górze. Ale tu mamy tych. No i tych odkopiujemy sobie, kopiuj. Do zadanka trzeciego wklejam, to są te osoby. Zadanko czwarte. No to co tam jest w czwartym? Utwórz zestawienie zawierające rozkład ocen, dla każdego punktowanego w przedmiotu wykres procentowy skumulowany. Okej, okay. czyli potrzebujemy liczbę ocen i potem zrobić wykres. Najpierw musimy policzyć, ile jest dopów z polskiego, ile jest dostatecznych z polskiego, ile jest dobrych, ile jest bardzo dobrych, ile jest celujących. No to co? Licz jeżeli.

No i teraz co? Język polski równa się licz. E, licz jeżeli i zakres. No to zakres musi być tu. I a, ten autofilt muszę wyłączyć. Dane. Nie, nie wyłączy mi, bo jest. Tutaj w tym. W edycji. Dobra, teraz tak. Dane. Autofilt wyłączam. I teraz no, będzie od E2 do E, takie zaznaczanie mnie wkurza, do E515. Czyli mamy licz, jeżeli, ale czy z, innego, z innego arkusza, czyli muszę podać punkty, podkreślenie rekru, rekrutacyjne, Wykrzyknik od E2 do E515, tak? E miało być E515. I co mamy zliczać? No dopy, tak? Tu mamy zliczać. Czyli jest 95 ocen dopuszczających z polskiego. Teraz matematykę wystarczy przeciągnąć w bok, bo chcemy mieć od F... Zgadza się. A tu chcemy mieć od G. Zgadza się. A tu chcemy mieć H. Zgadza się. No w dół już nie przeciągniemy, bo w dół po prostu jest dokładnie to samo co tu. Tylko, że nie chcemy dwójki, tylko trójkę. No można byłoby sobie nawet tu zrobić dwa, trzy. 4, 5, 6. I tu zrobić nie 2, tylko zrobić sobie to. Do, zadolarkować. Zadolarkować to. No i teraz faktycznie ten wzór przeciągam w dół. Przeciągam. E, źle zadolarkowałem, bo nie chcę dolarkować czwórki. Ale chcę zadolarkować E, żeby przeciągane w bok nie zmieniało swojej wartości. Czyli przeciągam w dół. O, no więc mamy zestawienie. Co tu mi krzyczysz? Że nie przylegają. No dobrze, no wiem, że nie przylegają. Nie muszą przylegać. No, i mamy takie zestawionko. Mam nadzieję, że ono się zgadza z tym, co, z tym, co jest. No na oko wygląda. A nie, nie wygląda dobrze, dlatego że przeciągając w dół, jeszcze zepsułem sobie te zakresy. Popatrzcie, jest od E2 do 515, od E3 do 516, nie? Czyli tutaj też muszę zadolarkować to i zadolarkować to, ale nie napisy tym razem. Czyli tak dolarkujemy. No, jak dolarków nie ogarniecie, to. Kiepsko będzie w wielu Excelowych rzeczach, bo to jest podstawa. Dobra, czyli tu mamy od E2 do E515, E8. Dobrze, tu mamy H, ile, ile jest policzone. No i co mamy zrobić? Mamy zrobić do tego wykres. Wykres, moi drodzy, wykres procentowy, skumulowany. Zadbaj o czytelny opis tego wykresu. No, czyli zaznaczamy to bez tamtego pomocniczego i zrobimy sobie wstaw. Wstaw, wykres, gdzie jest wykres? No, procentowy. Nie, nie chcę taki, chcę procentowy skumulowany. No dobra, na razie sobie wstawię, gdzie jest procentowy. Tak, jak w Excela nie korzystam za często. Trzeba poszukać. Dobra, klikniemy tak. I teraz wszystkie wykresy, o procentowy skumulowany to będzie... Powiem wam, że z wykresów jestem najbardziej cienki w Excelu, bo Excela zupełnie nie używam na co dzień. Więc muszę poszukać teraz, żeby on był procentowy skumulowany. O, tu jest procentowy skumulowany. Tu mamy procentowy skumulowany, czyli kolumnowy, no albo słupkowy. Można poziomo i też jest procentowy skumulowany. No, ponieważ miały być czytelne te opisy, oni tam w odpowiedziach już troszkę podejrzałem. Proponują poziomy, ale według mnie to nie wynika z, z opisu. Równie dobrze może być taki. Ale zrobmy powiedzmy taki. Jest procentowy skumulowany ciach. No, oczywiście, jakiś tytuł wykresu za chwilę sobie tu możemy zrobić. No i mamy. Osób celujących, dopuszczających, dobrych. No i każdy kolor to jest, to jest przedmiot, tak? Czyli z polskiego tak, 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 tak. Z matematyki tak. Z biologii tak i w ten sposób. Oni zaproponowali tutaj jeszcze w odpowiedzi, żeby dołożyć opisy, tak, żeby było wiadomo ile. No nie wynika mi to wprost zadania, no to jest takie znowuż troszeczkę, mm, yy, troszeczkę dzikie, ale na przykład yy, możemy jeszcze, jeszcze to włączyć. Szczerze mówiąc Excel jest strasznie, Skomplikowany pod tym względem. W innych arkuszach już bym to dawno włączył. O, dodaj etykietę danych. Dobrze, czyli teraz klikam sobie w niebieskie, dodaj etykietę danych, klikam sobie w fioletowe, no te jakieś tam brązowe, fiososiowe czy coś tam. Dodaj etykietę danych, klikam sobie tu dodaj etykietę danych, klikam sobie tu dodaj etykietę danych. No i wydaje mi się, że to już jest. No oczywiście tego wykresu nie skopiuję do pliku tekstowego, więc tutaj wykres w pliku XLSX. Który też oddam do oceny. Tak, zadanie piąte. Zadanie czwarte mam z głowy, lecimy zadanie. Zadanie piąte. Podaj liczbę uczniów, którzy uzyskali łącznie więcej punktów rekrutacyjnych za oceny z przedmiotów punktowanych i dodatkowe osiągnięcia niż za wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Czyli mamy mieć no tu trzeba czytać bardzo uważnie, co oni chcą tych uczniów, którzy uzyskali z rekrutacji i dodatków więcej niż za egzamin gimnazjalny. Czyli nie mamy tak, że mamy sumowane rekrutacje i dodatki. Bo egzamin gimnazjalny mamy. Punkty za egzamin jest. Natomiast punkty za przedmioty i dodatki musimy sumować. Czyli przedmioty plus dodatki. No to równa się to plus to. Mlask, mlask. I teraz musimy znaleźć tych, którzy mają więcej. Czyli jeżeli, jeżeli co? Jeżeli mają więcej z tego, jest większe niż to, co z egzaminu, to napisz mi tak, a w przeciwnym wypadku nie. Mlask, mlask. O, i na przykład ten gościu ma więcej. No mogłem sobie nawet dać tutaj, że nie w przyprywnym wypadku. Nie, tylko w ogóle nic. Yy, tu zamiast nie, po prostu dam pusty cudzysłów. No teraz mi się nie pomlaska w dół. A nie, nawet się pomlaskał. Ok. I teraz nawet pięknie oczami widzę tych, którzy mają więcej punktów. No ten ma za przedmioty, ma 33, a za egzamin ma 29. No, czyli to jest ten, to jest ten, to jest ten. No więc znalazłem bardzo szybko, tylko muszę ich policzyć. Tym razem, uwaga, nie mamy ich nazwisk podać, tylko ile, podaj, ile uczniów uzyskało łącznie więcej tych, czyli musimy co? Licz, jeżeli występuje tam tak. Czyli, no gdzieś na przykład, tu równa się licz, jeżeli w całym tym zakresie, czyli z. 2 do Z515 występuje słówko tak. 300 razy. Czyli 300 razy, no jest ich tutaj dość sporo, 300 razy jest to słówko tak. Do 515 na pewno się nie walnąłem. Tak do 515. No i tym sposobem nie jest to zbyt krótki, yy, krótkie omówienie. Ale myślę, że dobnęliśmy już do końca tego arkusza. Tam na dole pod filmem dam wam w opisie też link do, do, do tego mojego arkusza, więc będziecie mogli sobie zajrzeć do tego, jak ja to robiłem. No i w ten sposób dobnęliśmy do końca tego zadania. Troszeczkę tu było, no ale z omawianiem, prawda? Jeżeli się to robi, no to wykorzystywaliśmy funkcję. Takie jak suma, jeżeli, licz jeżeli i wyszukaj pionowo. Pokazałem, jak sobie poradzić, jak zapomnę to, wyszukaj pionowo, że wtedy muszę użyć jeżeli albo je zagłębić, albo tych sędziów. Na pewno, jeżeli jest potrzebne w tych zadaniach, na pewno, licz jeżeli jest potrzebne w tych zadaniach, na pewno, sumy. No i wiele innych funkcji, niestety, które musicie sobie po prostu przećwiczyć, żeby w tych zadaniach zrobić. No ale jak widać, są to życiowe przykłady. No bo taka rekrutacja czy inne tego typu rzeczy jak najbardziej się liczy, liczy się na co dzień. No i co? Do zobaczenia następnym razem, Astaluego.